Cześć, witajcie, tutaj Falcon, a to co tutaj widzicie to moja luźna rozgrywka z League of Legends. Postanowiłem sobie, że nagram sobie właśnie taką luźną pogadankę, właściwie nie do końca pogadankę, tylko no, taki typowy gameplay, ponieważ komentarz tutaj nagrywam na żywo. Słuchajcie, minął już tydzień, ponad tydzień w sumie od mojego filmiku, w którym mówiłem, że powrócę do nagrywania. Rzeczywiście tak się stało, ponieważ dwa razy, co najmniej dwa razy przysiadłem rzeczywiście do tego nagrywania. No, problem był taki, że po prostu za każdym razem coś tam mi nie pasowało. Powiedzmy, po 3 minutach gadania nagle się zacinałem albo gadałem jakieś głupoty i stwierdziłem, że w sumie to nie ma sensu. Odkładałem to, wkurzałem się, no i tak po 100 próbach w końcu mi się odechciewało. No i dzisiaj stwierdziłem, że kurde, tak naprawdę, znaczy no wiadomo, generalnie nie zawsze mam okazję do nagrywania, a dzisiaj właśnie miałem i stwierdziłem, że właśnie kurde, czemu mam tak się starać, w sensie, znaczy może nie starać, ale czemu mam taką dużą wagę przykładać do tego, żeby jakoś perfekcyjnie i ciekawie mówić, skoro no wiadomo, że jakieś tam potknięcia się zdarzają i nie zawsze można jakoś być idealnym. Dlatego takie dążenie jest nie do końca dobre, ponieważ zwyczajnie nie pozwala mi nagrywać często, bo jeśli połowę filmów mam wywalać, bo coś tam powiedziałem w którejś minucie, to takie coś jest bardzo niefajne, psuje zabawę z nagrywania, jest mało naturalne i po prostu, no mówię, sprawia, że połowa tych nagrań gdzieś tam wędruje do kosza. Naprawdę jestem ciekawy, myślę, że to jest generalnie problem, który dotyczy wielu let's playerów. Ogółem ludzi, którzy nagrywają na żywo na YouTube'a. No wiadomo, niektórzy się mniej przejmują tymi błędami, niektórzy więcej, ale jestem ciekawy, ile tak w karierze każdego, powiedzmy karierze, przygodzie no, z YouTube'em, ile w takiej przygodzie każdego YouTubera jest takich minut, że tak powiem, zmarnowanych. Takich minut, w których rzeczywiście gadał do siebie, bo tak to... Oj, zapomniałem pacynkę postawić. 30 sekund do pojawienia się. Bo tak to... Jakby zawsze się śmieją ludzie, że no gadamy... No tak wiecie, z przymrużeniem oka, że gadamy do siebie trochę, no bo wiadomo, rozmawiamy tutaj do monitora, tak dalej, nikogo żywego tutaj obok nas nie ma. A rzeczywiście takie zmarnowane, że tak powiem, nagrania, to rzeczywiście tam się rozmawia do samego siebie, bo to nigdzie później nie wędruje, zazwyczaj właśnie ląduje w koszu. Tak, to jest League of Legends, jak pewnie się domyślacie. Od długiego czasu, naprawdę długiego nie grałem w LoL'a. Jak patrzyłem, tam ostatnią rozgrywkę miałem w... No, thanks. Ostatnią rozgrywkę miałem gdzieś w maju. To jest generalnie mój chyba trzeci albo czwarty mecz. Czwarty chyba. Po powrocie. Zresztą to, co grałem tam w maju, to też nie jest wcale, wiecie, jakoś... Jakoś bardzo dużo, ponieważ już wtedy grałem bardzo nieregularnie. Kogo oni mają w dżungli? Jaxa. Więc teraz się w sumie nie orientuję, jak to tutaj wygląda, czy... Jak... No na pewno się meta częściowo zmieniła. No, widzę, że Jax robił reda. Na pewno meta się częściowo zmieniła. Nie mam pojęcia, co tam się dokładnie zmieniło. Może wbijemy trochę, pomęczymy ją. Okej. Okay. Widzę, że pacynka trochę pogradnie miniony. No, meta się na pewno trochę zmieniła, ja się w tym totalnie nie będę orientował tutaj niestety. Ale myślę, że nie będzie nam to zupełnie przeszkadzać tutaj w zabawie. A gdybyście pytali, dlaczego wróciłem do LoL'a, ponieważ... no jakby, skoro grało się już tak długo w tego LoL'a i... Nagle się odchodzi, nie gra się przez rok, jak nie więcej, przez pół roku. No to wbiłem tutaj na chwilę, że tak powiem, dosłownie, żeby wbić sobie nagrody. Za sezon czwarty, który już niedługo się kończy. Wraz z sezonem piątym ma się pojawić podobno nowa wersja mapy. Bardzo ciekawe, jak to się będzie prezentować. Mocno tam... Nie widziałem tej mapy w sumie.
nie przyglądałem się temu, ale wydaje mi się, że będzie dosyć mocno podobna stylistycznie do odnowionego Twisted Treeline. No i z góry też... O, może bym tam pomógł jakoś? Z góry też przepraszam za... No nie, fajnie. Za pewnie średnią dosyć jakość mojego głosu. Nie chodzi mi tutaj o mikrofon, tak dalej, jakieś technikalia. Ale raczej o... No, chyba nic nie zdziałamy tutaj. Nie postawiłem pacynki, nie wiem, czy miałem tam okazję. Być może nie. No, spróbujmy podejść trochę. Nie, nie uda się. Więc mówię, nie chodzi tutaj o jakieś technikalia, że jakość dźwięku w moich filmach spadła. Chodzi mi tutaj o to, że zwyczajnie trochę mnie bierze choróbsko na jesień. I mówię, mogę trochę tutaj sobie mieć zepsuty głos. Aż tak źle nie jest. Mówię, bierze mnie delikatny katar. Więc jakoś tam źle nie jest, ale możecie jakoś to tam delikatnie odczuwać. Ale raczej nie będę smarkał, więc chociaż taka zaleta tej mojej choroby delikatnej. No a co tam u mnie generalnie? O, widzę, że na bocie będzie chyba znowu frag. Chociaż jak Leona się postara, to no, nie udało się. Co tam u mnie? No w sumie nie nagry... Oj, tutaj też widzę jakaś akcja. Zobaczmy. Okej, rzuciła Ignite'a, sparnowany. No tak, ja generalnie pisałem na Facebooku, jeśli ktoś tam śledzi, jeśli nie, to zapraszam, można pośledzić, tylko nie przestraszcie się mojego awatara, który jest tam dosyć prymitywny. No cóż, jak zakładałem na prędce Facebooka gdzieś rok temu, tak mi się wydaje, to po prostu coś tam na szybko skleciłem. Ja się przyznaję bez bicia, że dobry nie jestem w... jeśli chodzi o jakieś tam prace graficzne. Także no, jest tam mój awatar Shaco na czarnym tle. Zrobione chyba zresztą w Paint'cie, więc... Trochę żal, ale jest. No. Może z czasem to zmienię, nie wiem. Okej, chcę pomóc tam. Chyba trochę z levelem jestem do tyłu, z tego co widzę. No tam niewiele chyba zrobię przeciwko temu trendzie. O, zmarnowałem Smite'a, tutaj jest Blue. Też nie fajnie. Właśnie teraz ciekawa sprawa, że dodali timingi. Tutaj widzę pod tabem. Także już teraz bez jakichś obliczeń na kartce, czy nie wiadomo co. Kiedyś się pisało na czacie, z tego co pamiętam. No a teraz jakby Riot trochę... Może nie ułatwia zabawę, no ale daje narzędzia graczom, dzięki którym jest im prościej tutaj nawigować w grze. No a tak poza tym, jak zakładałem, nie wiem, gdzieś z rok temu, chyba 8 października, dołączyłem do serwisu Gamesmaniac. No jest to serwis, jak się domyślacie, pewnie gamingowy, którego możecie kojarzyć między innymi z tego, że... Uwaga tutaj.
że swego czasu no dosyć mocno się promował konkursami, gdzie można było wygrać klucze do Hearthstone'a. Jestem w stanie tutaj coś zabić? Coś wątpię. No kurde, lame. Nie wiem, czy jest sens w ogóle wbijać. No właśnie, nie bardzo. No, przy okazji też promował go delikatnie MKRR. Przy starcie przynajmniej, bo to w ogóle chyba na początku była strona MKRR-a. Także no, od roku sobie tam jakoś w tej redakcji jestem. I na razie czekamy na nową stronę. Więc pewnie za może jakiś czas dam wam info. Będziecie mogli coś tam ogarnąć, co Falcon pisze. Ja się tam pewnie będę zajmował głównie newsami, raczej nie filmami wideo. Ale kto wie, może kiedyś. Na razie potrzebuję lepszy monitor. Też mówię, dosyć ciężko jest u mnie z czasem na nagrywanie, raczej możliwościami w sumie. Ale jeśli wszystkie warunki, powiedzmy, by sprzyjały, to czemu nie? W sumie bardzo chętnie bym się zajął czymś takim. Jakby mi to szło, nie wiem. Na pewno bym musiał sobie nagrać jakiś taki materiał próbny. No bo wiadomo, nie nagrywałbym tam raczej materiałów tego typu jak tutaj na kanale. W sensie, że ja sobie gram i gadam. Tak zwyczajnie. Tam raczej pewnie zająłbym się czymś bardziej, że tak powiem, ogarniętym, profesjonalnym. Na zasadzie... czy jestem w stanie tutaj coś zrobić? W sumie tak. To będzie frajda. O, albo nie. Nie mam potek na HP. Także słabo, dosyć. Ale co ta Ari gra, to ja nie wiem, serio. Będą się chyba przymierzać powoli do Drake'a. Ładnie, chyba się coś uda tutaj nawet jeszcze zabić. Ładnie. Pięknie. No, także byłyby to materiały raczej na zasadzie jakiejś prezentacji gier. Coś takiego. Recenzji. Wiadomo, no wideo recenzji, oczywiście. Coś takiego. Głos by był nagrywany z offu, no wiadomo, jakieś tam materiały wideo w tle. Takie sprawy. Tak poza tym... Co tam u mnie? No wiadomo, w tym roku maturę piszę. Chciałem jeszcze coś o czymś powiedzieć, ale już nie pamiętam dokładnie. A, pogrywałem sobie w CS-a. Global Offensive, także jeśli ktoś też gra i może chciałby zagrać od czasu do czasu, to czemu nie? Tam mogę wam podać nick, to sobie mnie dodacie na Steamie. Jakoś bardzo często nie gram, nie jestem też jakiś bardzo dobry. Raczej należę do tych średniaków, szczególnie teraz, kiedy mocno spadła mi forma. O ile można powiedzieć, że kiedykolwiek miałem jakąś formę. Ale wiecie, zawsze dla fanu można pograć. To z ciebie się śmieją. Może trochę puszniemy coś? Jakaś wieża jakby upadła, to by było chyba całkiem sensownie. Muszę przyznać, że mało się dzieje w tym meczu jakoś tak... Niby to jest wyrównanie, niby nie. W sumie nie mam jakichś najgorszych tam statystyk. No
Ale wiadomo, statystyki nie grają. O ile w CS-ie jeszcze jakieś takie samozabijanie ma sens. No w końcu na tym jakby się gra opiera. I każde jakieś tam zabicie prowadzi do wygranej. To tutaj tak nie do końca to wygląda. Można zabijać i właściwie nic się z tego nie ma. Bo i tak można przegrać. I to całkiem szybko. Nie wiem, gdzie ta... A, Irelia się depnęła na bota. Zniszczono twoją wieżę. Troszeczkę bliżej. Jakieś te słabe skillshoty z jej strony widzę. No ale cóż. Swoją drogą, jeśli chodzi o takie bardziej, powiedzmy, profesjonalne materiały, takie... Może nieprofesjonalne, bo też nie chcę, wiecie, jakoś tam... No, idę, ale chyba się nie przydam. No. Lami. A ja niestety nie jestem zbytnio w stanie pomóc jej. Więc słabo to widzę. Okej, żyje. Spodziewałem się tego flasha, szczerze mówiąc. No ładnie, wyszło całkiem nieźle. Co prawda mówię, nie jest to jakiś tam szczyt formy, ale jakoś też mocno nie widzę, a w LoLu jakby nie było, jest to całkiem ważne, żeby dużo nie umierać. W CS-ie dużo mniej to boli, nie ma co. No i myślałem sobie ostatnio na przykład nagrać Medal of Honor. Z 2010 roku to jest całkiem, no taka krótka gierka, więc myślę, że byłoby w sam raz. Kupmy jakiegoś lifesteala. Byłoby w sam raz, bo myślę, że potrzebuję na początek takiej właśnie serii, żeby mnie nie przytłoczyła, bo gdybym zaczął teraz na przykład Medievala, który może mieć naprawdę w cholerę odcinków, a ja wiem, że też różnie właśnie bywa z możliwościami nagrywania, no to nagrywałbym taką serię pewnie rok jak nie więcej, nagrywając całkiem regularnie tak w moich takich z mojego punktu widzenia regularnie, o, w ten sposób powiem. Także no raczej nie chcę się za coś takiego brać na chwilę obecną. A Medal of Honor kampania to bodajże 4 godziny. Z tego co tam widziałem na takiej stronie How Long to Beat. Polecam swoją drogą. Brownie sobie tej poradzą.
Trzeba tego Tryndę zabić, bo chyba dosyć mocno się skupił na farmie. Nie wiem, kiedyś wydawało mi się, że jak ma się 100 farmy do... O, nie fajnie. Trzeba go gonić. Tryndamera. O nie. O, serio? Umrzyj. Umrzyj. Dawaj. No nie. Szkoda, że ten stun wszedł, bo w sumie... może udałoby mi się jeszcze jakoś z tego uciec. A tak nie bardzo. No i mówię, też myślałem o takich materiałach trochę bardziej ogarniętych, trochę mniej spontanicznych na kanał, żeby takie materiały wrzucać, ale niestety nie wiem, czy to po prostu wypali, bo z jednej strony to jest bardzo fajne, żeby tak zamienić powiedzmy ten kanał na nieco bardziej publicystyczny. Coś takie od razu możecie zobaczyć u Roka, ale też nie do końca w sumie, bo on nagrywa... On widzi tę publicystykę swojego kanału przez taki pryzmat, że nagrywa najnowsze gry. I powiedzmy wrzuci jeden, max chyba tam dwa materiały z jakiejś gry, która jest grą nową i no nie są to materiały jakby takie sklejone. Nagrywane z offu, tylko na żywo po prostu sobie gra powiedzmy przez pół godziny i no i na czymś takim to polega. A ja myślę raczej o czymś takim, jak nagrywa na przykład Quast czy coś. Oj, 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 co ja tu robię? Ale żyje jakoś. Żyje, może jeszcze zabije? No chyba teammate'i zabiją raczej. No okej, coś tam nie kierują, nie powiem. No i sorry, mogę być taki trochę przymulony, ale tak trochę mnie męczy ta choroba. Generalnie czuję się jakiś taki zmęczony ostatnio, dosyć mocno. Nie wiem, z czego to wynika. Może zbyt mało śpię. Dobra, ile mi tutaj brakuje? Jeszcze trochę. 900 golda potrzebuję, także z 450 do kieszeni musi wpaść. No, teraz były mistrzostwa w LoL'a. Nie oglądałem, nie miałem okazji. Ale z tego, co tam widziałem, to dosyć mocno zdominowali scenę e-sportową Koreańcy, generalnie Azjaci. Znaczy to jest coś normalnego absolutnie, bo zawsze tak było, że oni jakoś tam dominowali. No ładnie, Irelia trochę goje jednak. No nie, serio? O, okej. Chciałem skaesować. Tak, tak, dokładnie. Oj, pamięta się te flamy zawsze, jak ludzie mnie jechali właśnie za KS-owanie. Bardzo dużo tego robiłem kiedyś. Upsik. Tak, bardzo lubiłem jakoś tak sobie poksuć czasem. Znaczy, wiecie, nie do końca zawsze... nie do końca zawsze jakoś tam złośliwie, ale tak,
Czy może trochę złośliwie, tak wiecie, po przyjacielsku jakiegoś tam killa ukraść. No a propos tych Azjatów, to no wiadomo, to jest coś normalnego zawsze we sporcie, oni jakoś byli, nie wiem, nadprzyrodzeni, nie wiem, nienaturalnie uzdolnieni, ale no cóż zrobić, ale w tym roku wydaje mi się, że jakoś szczególnie to się odznaczyło, ponieważ chyba tam, ile, 3 zespoły były chyba europejskie w całym turnieju, z tego co kojarzę. Co więcej, żaden nigdzie tam daleko nie zaszedł, także z tego co wiem, jakoś mówię, mocno się nie interesuję, ale z tego co wiem, to też Gambit Gaming w ogóle jakoś, nie wiem czy oni grają jeszcze czy nie, co się z nimi dzieje. Wiem, że Alexi się odszedł, grał przez chwilę w Ninjas in Pyjamas, coś tam się w miarę śledzi, ale jakoś tak tylko słuchy mnie takie dochodzą. No trochę się pozmieniało, nie ma co. Ale generalnie polecam wam ogarnięcie sobie właśnie CS-a, jeśli chodzi o scenę sportową, bo to jest po prostu magia. Naprawdę, ta gra jest stworzona do tego. No wiadomo, tak samo jak League of Legends, ale jednak różnica jest taka, że CS-a może oglądać tak naprawdę każdy. Nie trzeba jakoś specjalnie zasad znać, którymi kieruje się rozgrywka. Tam jest to po prostu strzelanka, chyba każdy wie o co chodzi w strzelance. Trzeba zabijać i tak dalej, no. Podkładanie bomb, tak dalej. No myślę, że jest to dużo prostsze w założeniach niż nawet taki LOL, który wydaje się też stosunkowo prosty, ale jednak no chodzi mi tutaj przede wszystkim o rozgrywkę dla kogoś, kto nie jest z środowiska League of Legends. Jakieś tam większe teamfighty czy coś, no może po prostu tego nie ogarniać. Często są jakieś, można zobaczyć jakieś memy w internecie, gdzie ludzie nie mają pojęcia co się dzieje. Jeśli właśnie chodzi o teamfighty w LoLu, a tam jest to takie przejrzyste, powiedziałbym. Dobra, idziemy pomóc, nie wiem czy jestem w stanie to jakoś pomóc, ale staramy się. No niezbyt. Co, patrolujemy? Nie udało się. Dobra, teraz by nam się przydało coś na wytrzymałość. Może jakieś HP? Złożymy sobie tego gantleta, o ile tak się to nazywa. Lodowy młot. Frozen. O, Hammer. Nie pamiętam jak dokładnie była nazwa po angielsku. Z tego co widzę, też nie ma jakoś wielu nowych przedmiotów. Opsik? No to było dosyć słabe. No tak sobie przyglądałem tutaj sklep. Właśnie w League of Legends i tak patrzę, to mówię, jakoś tutaj się zbyt wiele nowych rzeczy nie pojawiło. Nie wiem, czy jakieś itemsy były usuwane, czy nie. O, 3 trupy, wygraliśmy tego teamfighta, ładnie. Świetny ze mnie operator kamery, widzieliście oczywiście wszystko, no ale cóż. No mówię, tutaj raczej wszystko jest to, co zawsze było. Nie widzę raczej nowych przedmiotów, ewentualnie pewnie jakieś statystyki się pozmieniały i tak dalej, no to wiadomo, ale znaczących zmian chyba nie ma. No, a swoją drogą używam teraz do nagrywania bardzo fajnego programu, który mogę wam polecić, jeśli macie jakąś tam nowszą kartę GeForce'a, znaczy NVIDIA w sumie. Używam programu NVIDIA Shadowplay. Bardzo fajna sprawa. Pozwala on na nagrywanie gameplayów w bardzo przystępnej jakości. Znaczy generalnie myślę, że jakość jest całkiem podobna do tego z Fraps'a. W sumie nie znam się na tym mocno. W sensie nie zauważam mocno tych różnic.
O kurde. No mówię, nie dostrzegam mocno tych różnic, może to też kwestia monitora. Nie wiem, no ale w każdym razie jakość jest na pewno zadowalająca. Co więcej, mimo tego, że jakość jest właśnie ok, to Nvidia Shadowplay bardzo mało karty zżera. W sensie, nie tyle karty, co mocy komputera. I no, nie czuć jakiegoś mocnego spadku FPS-ów, nie wiem jak to działa. Czy jakoś to tam się integruje z kartą i nie wiem. W końcu wykorzystał to producent GeForce'ów, więc na pewno jakiś to tam wpływ ma na optymalizację. No ale na pewno mogę wam polecić, tym bardziej, że też przystępne są rozmiary nagrywanych plików. No. Jinx jest w drodze, dobra, niech on sobie weźmie to. Oh shit, co ja zrobiłem? Jakiś misklik. O, teraz będą na mnie flamy. Dobra, trochę ich tam poobijałem, jako tako wyszło. O, także bardzo fajny program. Minusem jest to, że jakby nie każda karta graficzna może sobie pozwolić na jego odtwarzanie. Znaczy używanie tego programu. No może nie tyle karta graficzna, co użytkownicy kart graficznych. No jakby oczywistym jest to, że ludzie, którzy mają karty AMD, tam Radeony i tak dalej, nie będą mogli używać tego programu. Ponieważ jest to program konkurenta, ale jeśli ktoś ma jakiegoś nowszego GeForce'a, nie pamiętam dokładnie od których GeForce'ów ten program jest jakby dostępny, to jak najbardziej polecam, świetna sprawa. Zacząłem też używać trochę innego programu do nie nagrywania, tylko obróbki materiałów do montowania. Lightworks. To taki też darmowy program. Właśnie, Nvidia jest darmowa, także to też jest bardzo duży plus, jeśli ktoś nie lubi piracić, to no jest to, myślę, niezła alternatywa dla Rapsa, który kosztuje pewnie multum kasy, nie orientuję się teraz ile. Ale kosztuje trochę na pewno. A Lightworks to bardzo w sumie, znaczy bardzo, myślę, że całkiem rozbudowany program, jak na program darmowy. Ma spore możliwości, jest też możliwość wykupienia wersji Pro, która, jak się domyślacie, ma trochę więcej możliwości. Generalnie myślę, że też warto wypróbować. Na razie jeszcze jakoś mocno go nie ogarniam, jeśli chodzi właśnie o montowanie i tak dalej. Muszę trochę się pouczyć, ale myślę, że z czasem i jakoś to tam prościej będzie wychodzić. Według ludzi jest intuicyjny w obsłudze, no według mnie ciężko dosyć, znaczy jest dużo prostszy na pewno niż masa innych programów, jeśli chodzi właśnie o interfejs, o przejrzystość i tak dalej, ale ja jestem dosyć słaby w takie technikalia i no nie wiem, jakoś po prostu wszystko, co jest takie delikatnie techniczne, już mnie zjada. Okej, ładnie.
Też fajna sprawa, wczoraj zauważyłem, bo ktoś z Teamu miał chyba Quadra Killa. I właśnie zmieniono tekst po polsku, już nie mówią czterokrotne zabójstwo i pięciokrotne zabójstwo, tylko w końcu jest nasz upragniony pentakill, kiedy pentakilla zdobędziemy. Nie działa to tylko poniżej 4 killi, w sensie przy 3 killach są 3 trupy, przy 2 2 i tak dalej. A i tak fajnie, myślę, że jakoś to tam na te decyzje wpłynęła społeczność i zawsze się to ceni, kiedy twórcy jakoś tamtej społeczności słuchają. Teraz szczerze mówiąc trochę żałuję, że sobie nie naszykowałem żadnej wody. Trochę mnie już suszy od gadania, no jednak rozgrywki w LoLu są dosyć długie. Ale i tak się dziwię, jestem z siebie dumny, że te 35 minut gadam. Może nie zawsze jakoś tak trzeźwo i jakoś żywo, no bo mówię, trochę umieram, ale jednak gadam i jeszcze nie wyłączyłem tego nagrywania. Muszę pomyśleć, co tam jeszcze będę chciał nagrać, bo na razie mówię, trzymam się dosyć takich gier, które mogę nagrać tak niezobowiązująco. W sensie, no ten Battlefield w tle, który tam leciał. Teraz właśnie League of Legends. 3-10 Ari, ładnie. Teraz League of Legends. No generalnie tak. Trochę się boję angażować w jakąś większą serię. Bo no wiadomo, to jednak wypadałoby taką serię ukończyć. A ja nie wiem, czy dam radę. Słabo u mnie z farmą dosyć. Też mógłbym w sumie pójść na jakąś linię na boku i coś tam pofarmić, ale z drugiej strony nie mam jakoś mało kasy. W sensie jako tako niektórzy może mają już pełne buildy w sumie, ale jakoś nie narzekam. Trochę wystraszył Alistar. No, wyczuwam jakiś całkiem decydujący teamfight. W sumie gdybyśmy teraz wygrali, to w sumie po meczu, tak myślę. Pod warunkiem, że przeżyje Jinx. Oh shit. Dawaj, to się dzieje akcja. No i się nie udało, cóż. Ale to było głupie. Grid, support za junglera, całkiem worth it, jakby nie było. No ale cóż. Nie wiem, czy do końca dobry jest mój build, ale jakoś tam się też mocno tym nie przejmuję. Może nie powinienem grać rankedów po takiej przerwie, wiecie, tak na start. Ale co tam, też nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żebym jakoś tak bardzo mocno odstawał.
poziomem. No obecnie jestem w Silverze. Więc od tych ludzi chyba jakoś tam mocno nie odstaje. No, Jinx bardzo ładnie ogarnia tutaj, widzę. Przeciwnik pokonany. Ładny dodge z jej strony. W sumie gdyby jeszcze jednego hita dostała od Tryndy, to pewnie byłoby słabo. No, a poza tym bardzo, bardzo wyczekuję na start Games Maniaka, właśnie tej strony, o której wam mówiłem. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy ktoś widział stronę przed, że tak powiem, zawarzywkowaniem jej. Ponieważ obecnie nic się tam nie dzieje. Znaczy, poprzednia strona została po prostu wyłączona i aktualnie jest splash, który informuje o tym, że aktualnie są testy alfa. Czy tam beta, nie wiem, nie orientuję się. No, myślę, że warto będzie wpaść gdzieś tam na start strony. Na pewno pojawią się jakieś konkursy czy coś, żeby jakoś stronę rozruszać. Także zaproszę was na pewno. Muszę wam przyznać, że w ogóle bardzo brakuje mi w LoLu teraz po ograniu co nieco CS-a czatu głosowego. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa. Kiedyś byłem bardzo nieprzekonany do czatu głosowego. Nie mam kasy? Dobra, jeszcze trochę zarobię sobie. Właśnie byłem nieprzekonany. Nie wiem, chyba pierwszy raz się tak mocniej z nim zetknąłem, kiedy pierwszy raz odpaliłem Dotę. Ja w Dotę dużo nie grałem, chyba tam 3 godziny. Łącznie powiedziałbym, że były to max 2-3 rundki. Tym bardziej, że na starym lapku mi lagowało, więc jakoś mocno mnie nie zachęcała. No, wtedy też byłem mocno wkręcony w LoLa, więc też jakby inaczej na to patrzyłem. O, bardzo ładnie. A myślał, że żywy wyjdzie z opresji. No jednak nie. Także mówię, wtedy byłem dosyć mocno wkręcony w LoLa, więc też tak dosyć słaby był mój odbiór Doty. No i myślę, że przede wszystkim chyba zaważyło na tym to, że no zwyczajnie Dota mi lagowała, jednak trochę więcej wymaga od sprzętu niż LoL. I tak, nie wiem w sumie, o czym mówiłem dokładnie, bo to była dygresja. Na tym też trzeba trochę zapanować, bo jednak mam do niej skłonność do dygresji. Pomożemy tutaj? Albo i nie. A, mowa o czacie głosowym, tak. No, w docie jakby zraziło mnie to całkiem mocno, bo pierwszy głos w ogóle, jaki usłyszałem na czacie głosowym, to był jakiś Brazylijczyk czy Portugalczyk, który darł ryja, czy tam śpiewał coś po swojemu. No nie było to zbyt fajne doświadczenie, tym bardziej, że jeszcze nie ogarniałem, gdzie ten czat głosowy się wyłącza. Ale w CS-ie jest to mega przyjemna sprawa, no generalnie wchodzisz do gry z jakimiś randomami i już na starcie masz możliwość komunikowania się z nimi w bardzo komfortowy sposób.
Bo umówmy się, że to jest dużo prostsze niż pisanie na czacie. Jakby w LoLu w trakcie jakiegoś teamfightu czy coś, no nie ma opcji, żeby sobie napisać coś. O tyle dobrze teraz, że są pingi. Kiedyś było jeszcze gorzej. Bo był właściwie tylko jeden ping, który nie wiadomo było co znaczy. Wiadomo, znaczył różne rzeczy zależnie od sytuacji. Aktualnie no mamy 4 pingi. A nawet 5 bym powiedział, bo jest jeszcze ping, który wskazuje na to, że należy się wycofać. O ile nie 6, bo to jest chyba 6. Tak. Także no trochę... O, fajnie. Tak. No to było słabe. Pozwólcie, że się napiję wody, już i tak się chyba będzie gra kończyła. Ale jeszcze coś mi tam tutaj strzeliło. Tak, może dlatego w ogóle fajną sprawą jest streamowanie. Mówię tutaj o tym, że możesz sobie tak gadać na luzie. Bez spinania, może być nawet trochę ciszy w tych nagraniach. Ja jakoś mam tak, że cisza mnie mocno krępuje, kiedy nagrywam. Jednak staram się ciągle o czymś nawijać, co nie zawsze wychodzi mi na dobre, bo na przykład mówię o jakichś głupotach. Ale cóż. Ale streamowanie u mnie to na pewno odpada, nie mam w ogóle takiej opcji. To ze względu na możliwości nagrywania oraz internet, który chyba by nie uciągnął jakiegoś tam streamu. Dobra, słuchajcie, ale to na tyle na dzisiaj. Stryknąłem sobie jeszcze tak na zakończenie. No mam nadzieję, że jakoś tam się dało tego wysłuchać, pomimo tego mojego kataru i ktoś tam może dotrwał do końca. Ja to sprawdzę na statystykach i mam nadzieję, że chociaż jedna osoba wytrwała. Byłoby fajnie. Pewnie to będzie moja dziewczyna, jak znam życie, ale okej, pozdrawiam. No tak, no i to by było na tyle. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z różnorakich serii. Tak na koniec się trochę ożywiłem, cały odcinek mówiłem jak Rock Alone 2K, a teraz tak trochę się ożywiłem właśnie, no ale mniejsza. Także no mówię, do zobaczenia, cieszę się, że udało się coś nagrać. Na razie, cześć, pa, trzymajcie się.